W Inowrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie programu Dostępność Plus. Jego celem jest zwiększenie dostępności do budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, jak również budynków użyteczności publicznej. Pani prezes, jakie korzyści daje ten program? Dwie podstawowe. Po pierwsze łamanie barier architektonicznych, a po drugie finansowe. Możemy skorzystać z umorzenia. Przy umowie zawartej dla budynków użyteczności publicznej wynosi ono 48%, przy budynkach mieszkalnych wynosi 33%, ale tu możemy próbować jeszcze zdobyć środki z programu PFRON-u. Łamanie barier architektonicznych to brzmi dość ogólnie, ale co to oznacza w szczegółach dla mieszkańców, dla lokatorów? Jakie udogodnienia się pojawią? To będą przede wszystkim windy, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. To będą podjazdy i podejścia dla osób niepełnosprawnych. A sami widzimy, jakie zachodzą zmiany w naszym społeczeństwie demograficzne. Coraz więcej wśród nas seniorów, osób niepełnosprawnych, ale ten program jest również dedykowany dla młodych rodzin z dziećmi, co nas bardzo cieszy. To nie jedyny program, który chcecie realizować. Pomysły są i będziecie je wdrażać, rozumiem? Tak, chcemy przystąpić do programu Termo. To jest program, który pozwoli zaoszczędzić energię cieplną w budynkach, a energia cieplna nie dość, że jest droga, to według specjalistów będzie jeszcze droższa. Jeszcze wracając do tego programu związanego z usuwaniem barier architektonicznych, to kiedy mieszkańcy, lokatorzy mogą spodziewać się takich widocznych zmian, kiedy ruszą te remonty? Te zadania są już objęte naszym planem, który Rada Nadzorcza przyjmowała w roku ubiegłym, więc część zadań będzie realizowana już nawet w tym roku. Ostatecznie większość pewnie w roku przyszłym, a najpóźniej w roku 2026 większość z tych zadań będzie zakończona. W Teatrze Miejskim odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego imienia Piotra Machalicy Bo ja kocham film. Podczas finałowej gali nagrodzono tegorocznych laureatów. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu. No tak, to już druga edycja tego konkursu. Przypomnijmy, na czym polega konkurs, jaka jest jego idea? W tym roku mamy drugą edycję. Idea tego konkursu jest następująca, a mianowicie uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych nagrywają krótkie, trzyminutowe filmy o różnej tematyce. W tym roku na przykład mamy temat Kocham to miejsce na ziemi. I co w związku z tym tematem dzieci i młodzież przedstawiła? Jeśli chodzi o tematykę tych filmów, to naprawdę można było tutaj podziwiać kreatywność. W filmach pojawiły się różne formy. Były w formie piosenki, film był nagrywany w formie rapu, były miejsca takie jak szkoła, park, jakieś miejsca wypoczynku. No muszę powiedzieć, że różnorodna tematyka i pomysły na film. Ale po co ten konkurs zrobiliście? Konkurs zrobiliśmy dlatego, żeby odciągnąć młodzież od telefonów, od komputerów. Chcieliśmy, żeby młodzież zainteresowała się inną formą spędzania czasu. Tą formę zaproponowali nam już absolwenci mojej szkoły i ja przychyliłam się do tego pomysłu. W ubiegłym roku była pierwsza edycja, a w tym roku druga. Akademia Szkolnictwa AS ma już 10 lat. Z tej okazji zorganizowano okolicznościową uroczystość. Jubileusz połączono z festiwalem zawodów. 10 lat Akademii Szkolnictwa AS, która mocno zaznaczyła się na edukacyjnej mapie Inowrocławia. Działacie i widać Was po prostu w tym mieście. Pamięta Pani początki? Skąd pomysł, żeby taką akademię powołać? Jakby to powiedzieć, początki pamiętam, ale nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, w związku z tym nie chciałabym do tematu wracać. Tak wspomniałam w swoim przemówieniu, 10 lat minęło jak jeden dzień i wszystko to, co zawdzięczam, to dobrym ludziom, którzy zawsze byli z nami, ich pasją i zaangażowaniu i to, że tej pasji nam nadal nie brakuje, że nadal chcemy działać, nadal chcemy tworzyć, w związku z czym ten
sukces, który dzisiaj jest, bo trzeba tak po imieniu to nazwać, jest efektem wspólnej pracy wszystkich ludzi, od nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, od nas wszystkich. Pasja, ale też determinacja, bo udało wam się przenieść do nowej siedziby. Tutaj jesteście, o ile dobrze pamiętam, jakieś od kilkunastu miesięcy, tak 2 lata już. Tak. No i dzięki temu możecie organizować w taki udany sposób wiele akcji. Tak, zamiana dwóch budynków na jeden było świetnym pomysłem, ponieważ tutaj możemy się rozwijać, mamy nawet możliwość rozbudowy jeszcze, jak będzie taka potrzeba. A to z kolei rodzi kolejne pomysły, kolejne plany. A się boję mówić jakie, ale mamy je bardzo ambitne. Proszę zdradzić. Chcemy stworzyć na pewno pierwszą w województwie klasę hybrydową. Jest ona dla uczniów, którzy z różnych przyczyn mogą w normalnym systemie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Chcemy zrobić tak, żeby 4 dni w tygodniu były zajęcia online z przedmiotów ogólnokształcących, 5 dzień zajęcia w szkole z pedagogiem, z psychologiem, na uczniów, których odda religię, zajęcia z katechetą i kolejny tydzień zajęcia w szkole. Pracownia na zajęciach praktycznych. Sądzę, że to pozwoli uczniom się odnaleźć, a widzimy, że jest taka potrzeba i trzeba wyjść tutaj naprzeciw takim oczekiwaniom. W minionym tygodniu w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023-2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Ekspert Kujawy, działającego przy Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie. Wydarzenie to było nie tylko podsumowaniem całorocznych osiągnięć, ale również okazją do spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy swoją obecnością uświetnili tę wyjątkową uroczystość. Wśród nich był prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. Panie prezydencie, to ważne, że takie uniwersytety trzeciego wieku jak ten nasz inowrocławski działa w naszym mieście, bo no, seniorzy potrzebują tego typu miejsc. Tak, jest to ogromna potrzeba ze względu choćby na to, że nasze miasto no, mimo wszystko jest starzejącym się miastem i tutaj no, to środowisko jest bardzo szerokie. Ja uważam, że i tak jest za mało takich inicjatyw i jako prezydent będę wszystko robił, żeby w tym kierunku popracować, aby to środowisko miało zdecydowanie więcej możliwości i też choćby organizacja samych miejsc, spotkań czy właśnie tego typu inicjatyw, będę to jak najbardziej wspierał. To nie są puste słowa, bo przed wyborami ja pamiętam, spotykał się pan z seniorami, rozmawiał o potrzebach. Tak, no tak jak powiedziałem, jest to bardzo istotne, bardzo ważne środowisko dla samorządu, dla nas, dla mnie jako prezydenta i na pewno o tym środowisku absolutnie nie wolno zapomnieć. To środowisko akcentowało już pewnego rodzaju potrzeby, problemy i to są naprawdę niewielkie, prozaiczne wręcz potrzeby, które zrealizujemy, myślę, ze strony miasta Inowrocławia, bo tak jak powiedziałem, no ci ludzie na to po prostu zasługują i trzeba też pamiętać o tym, że oni tutaj jednak funkcjonowali wcześniej i też zarabiali pieniądze i też płacili podatki i uczestniczyli w tym życiu Inowrocławia bezpośrednio i też bym chciał, żeby dalej w tym życiu uczestniczyli. 10 lat temu na terenie inowrocławskiej jednostki penitencjarnej powstał oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Z tej okazji w sali Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu odbyło się seminarium terapeutyczne pod hasłem problematyki fonoholizmu. Dziś ważne spotkanie, ważne wydarzenie dla naszego inowrocławskiego zakładu karnego. Tak, dzisiaj mamy 10-lecie oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu w zakładzie karnym w Inowrocławiu i 4. seminarium terapeutyczne poświęcone tematyce fonoholizmu. To już 10 lat. Jak wygląda praca takiego oddziału terapeutycznego? Czym się zajmujecie na co dzień? Jak pomagacie? Na co dzień zajmujemy się terapią osób uzależnionych głównie od alkoholu, ale bywają również uzależnienia mieszane. Są to terapią objęci są skazani, recydywiści, odbywający po raz kolejny karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego. Leczymy osoby uzależnione na podstawie własnej zgody lub też zobowiązania sądowego i leczymy przede wszystkim w kontakcie indywidualnym, są oddziaływania grupowe, pracujemy również społecznością terapeutyczną, staramy się aktywizować osadzonych i pomóc im w drodze ku trzeźwości.
Jak jest z tą efektywnością? Dużo osób uzależnionych wraca do nałogu? Jeżeli mówimy o czynniku ludzkim, a o takim czynniku mówimy, to myślę, że musimy zwrócić uwagę na to, że przewidywalność tego jest bardzo ciężka. Dużo osób powraca niestety do nałogu, a biorąc pod uwagę, że pracujemy z recydywistami penitencjarnymi, no to właśnie to zjawisko ma miejsce. Są to często osoby, które już się leczyły od uzależnienia i niestety nie udało im się wytrwać trzeźwości. Dzisiaj także seminarium dotyczące fonoholizmu, jak rozpoczynałem pracę w mediach, to telefonów, smartfonów nie było. Takie seminarium wtedy by się nie odbyło. Oczywiście smartfony to wielkie dobrodziejstwo, ale jak mówi takie stare porzekadło, od wszystkiego można się uzależnić. Więc proszę powiedzieć, dlaczego akurat zwaliście takie seminarium, dlaczego ten temat, czy rzeczywiście to uzależnienie od telefonu jest tak wszechobecne? To już jest czwarte seminarium. Postanowiliśmy się skupić na tematach bardzo bieżących. Pierwsze dotyczyło tematyki dopalaczy, drugie mówiło o hazardzie, trzecie o triadzie przemocy. I zastanawiając się wspólnie z zespołem terapeutycznym, podjęliśmy decyzję, że temat fonoholizmu jest aktualnie tak bardzo mocno dotyczący wielu ludzi, również sieciocholizmu, czyli uzależnienia od sieci, że postanowiliśmy tę tematykę poruszyć i zaprosiliśmy specjalistów zajmujących się tą tematyką, żeby powiedzieli nam więcej ciekawych rzeczy, żeby uczulić nas na ten temat, zresztą bardzo aktualnie medialny. Kto bierze udział w tym seminarium obecnie? Mamy tutaj przedstawicieli służb mundurowych, nie tylko służby więzienne, ale również wojska, policji, straży, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, głównie w obecności dyrektorów, MOPS, PCPR, także jednostki penitencjarne Okręgu Bydgoskiego, czyli dyrektorzy, kierownicy działów penitencjarnych, kierownicy działów terapeutycznych, również psycholodzy. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.